Małymi krokami zbliża się sezon plenerowych imprez wakacyjnych. Największe zainteresowanie budzą oczywiście Dni Wielunia. Jak dowiedzieliśmy się w magistracie, gwiazdami tegorocznego święta, które odbędzie się 22 i 23 czerwca, będą Ryszard Rynkowski i zespół Mysłowic. Podobnie jak w ubiegłym roku, w Wieluniu w niedzielę zagra Ratus Radiem. 23 czerwca to taka kulminacja Dni Wielunia, będzie to koncert Lata z Radiem. W zasadzie już mamy prawie dopiętą umowę z Polskim Radiem i wiemy, że wśród zaproponowanych gwiazd akurat na Wieluń, bo tutaj ta trasa musi być dostosowywana do wszystkich miast na trasie, a jest ich około 20, u nas wystąpią zespół Mysłowic i Ryszard Rynkowski. Myślę, że z repertuarem dosyć szerokim, znanym publiczności zarówno tej młodszej i tej trochę starszej. Zmieni się jednak lokalizacja. Dni Wielunia zostaną zorganizowane po raz pierwszy na targowisku miejskim. Dziękuję. Mamy nadzieję, że logistycznie będzie to do zrobienia. Pomysł właściwie wyszedł też troszeczkę od mieszkańców, troszeczkę od radnych, którzy po tym jak targowisko zostało wyremontowane, wybrukowane, stwierdzili, że może warto ten plac wykorzystać też do innych celów. Spróbujemy zobaczyć, jak przyjmie się akurat to miejsce. Parkingów wokoło jest też sporo, więc to jest też nie bez znaczenia. Jest to centrum miasta, więc teraz w zasadzie wszystkie te duże osiedla będą miały tak samo blisko na miejsce imprezy. No i nie jest to teren, który w razie deszczu jest terenem błotnistym, bo tak jak wspomniałam, jest już po dużym remoncie, w którym targowisko jest wykostkowane i bardzo estetycznie wygląda, więc mam nadzieję, że nasze plany dojdą do skutku i właśnie to będzie miejsce tej największej w sumie takiej imprezy plenerowej w Wieluniu. Atrakcji nie będzie brakowało, także podczas pierwszego dnia zabawy w sobotę w Wieluniu odbędą się bowiem eliminacje do Mistrzostw Świata w poławianiu bursztynu. Nagrodą dla zwycięzcy będzie wyjazd na weekend dla dwóch osób do Jantaru, gdzie w tym czasie odbędzie się wielki finał mistrzostw. Wcześniej troszeczkę inaczej chcemy Państwa rozruszać, mianowicie chcemy zaprosić do Ogrodu Botanicznego, gdzie będzie miało miejsce taka główna impreza, to Mistrzostwa Świata w poławianiu bursztynu, a dokładnie mówiąc eliminacje do tych Mistrzostw Świata. Już chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić, ponieważ wygraną jest udział w finałach, które odbędą się nad morzem w Jantarze w pierwszy weekend lipca. Także to jest główna nagroda dla osoby, która wygra w naszych eliminacjach i dla osoby towarzyszącej, czyli po prostu zwycięzca zabiera najbliższą sobie osobę, z którą chce spędzić miły weekend na Mistrzostwach w poławianiu bursztynu w Jantarze. I tam też oczywiście weźmie udział w tych finałach i zawodach, więc być może pokusi się o tytuł Mistrza Świata. Zachęcamy i zapraszamy. W sobotę mieszkańcy zostaną zaproszeni do Ogrodu Botanicznego. Jest to miejsce, które chcemy bardzo zaktywizować na wiosnę. Jak Państwo niektórzy zauważyli, którzy lubią tam spacerować, stanęły już tablice edukacyjne. Dziękujemy Nadleśnictwu Wieluń, bo to ono wzięły na siebie koszty postawienia tych tablic, ich przygotowanie. Ale my idziemy za ciosem. Chcemy, żeby tam troszeczkę ożywił się lasek pod względem biegania, chodzenia, także dla rolkowców. Chcemy przygotować taką trasę główną aleją, którą mogliby sobie korzystać właśnie jeżdżąc na rolkach bezpiecznie i w bardzo fajnym otoczeniu. I w związku z tym ta impreza. Po prostu chcemy pokazać ludziom, że lasek miejski, ogród botaniczny to miejsce, takie zielone płuca Wielunia, oprócz parku Żwirki i Wigury, który mamy w centrum, w których naprawdę można miło spędzić czas i stąd przenosimy jakby ten pierwszy dzień właśnie tam, w takie miejsce przyjazne, tym bardziej, że będą tam też sygnaliści myśliwscy. I oni będą mieli eliminację do takiego turnieju o bursztynowy róg i też przy okazji tej imprezy dają koncert w bardzo ciekawym otoczeniu, oczywiście leśnym, więc myślę, że ten akcent muzyczny, akcent bursztynowy, troszkę akcentu też zdrowotnego chcemy wprowadzić, spowoduje, że Państwo właśnie w sobotę 22 czerwca wybierzecie się na spacer do Lasku Miejskiego. 9 czerwca wspólnie z parafią pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Wieluniu organizujemy Wieluński Dzień Nowej Ewangelizacji. Jesteśmy jako gmina współorganizatorem, główny ciężar bierze na siebie parafia, ale akurat po naszej stronie jest koncert, główny koncert wieczoru tego dnia, który ma wystąpić tutaj, myślę, że ucieszą się i młodsi, i starsi również, Arkanoego. Jesteśmy już na etapie negocjacji z zespołem, także w zasadzie dopinamy ostatnie szczegóły. Koncert odbędzie się na targowisku. Okazuje się, że nieprzypadkowo władze miasta chcą bowiem sprawdzić, czy wybrane miejsce nadaje się do organizacji dużych imprez. To będzie takie przetarcie dla nas przed Dniami Wielunia, czy to miejsce się nadaje na taką dosyć dużą imprezę. I oprócz innych atrakcji, które na pewno będą wywieszone na plakatach i będą o nich informować zarówno w parafiach, jak i u nas na słupach ogłoszeniowych, to będzie taka główna atrakcja, na którą też już serdecznie zapraszam.
Znany jest już także termin Europejskiego Święta Bursztynu. W tym roku będzie to 10 i 11 sierpnia. Na jakie atrakcje mogą liczyć mieszkańcy? W tym roku pod znakiem gladiatorów. Będzie to międzynarodowy turniej walk gladiatorów, a więc tak jak w ubiegłym roku na ulicy Sadowej będzie arena, będą siedziska dla publiczności, więc taki wystrój troszeczkę Imperium Rzymskiego i tych aren, na których odbywały się właśnie walki gladiatorów ponad 2000 lat temu. Mamy nadzieję, że ta atmosfera Państwu się spodobała w ubiegłym roku. W tym roku będzie nieco podobnie, ale będą też inne atrakcje. Oczywiście nie zabraknie, pomimo iż główną atrakcją będą gladiatorzy, nie zabraknie wyścigów rydwanów, bo tutaj już nasze zawody stały się takimi nieoficjalnymi mistrzostwami Polski. Nigdzie tylu startujących nie ma jak u nas. W ogóle w zasadzie wyścigów rydwanów nie ma w Polsce. Są owszem jakieś pokazy, są grupy, które wykorzystują je do przedstawień, ale wyścigi to tylko u nas. Zresztą ci z Państwa, którzy byli, widzieli, że to się dzieje naprawdę. Zdarzają się też wypadki, wywrotki. Z tych oczywiście mniej się cieszymy. One są widowiskowe, ale są też niebezpieczne, więc tutaj ta rywalizacja jest całkiem na serio. Władze miasta wzorem ubiegłego roku chcą ściągnąć do Wielunia twarze znane z telewizji. Wezmą oczywiście udział w wyścigach rydwanów. Co roku staramy się, aby aktorzy brali udział w nich, tym bardziej, że zapoczątkowana w ubiegłym roku tradycja spodobała się mieszkańcom. Zresztą aktorzy też widać było, że te emocje im towarzyszyły, bo to nie jest tak łatwo przejechać na takim terenie rydwanem. Tak, prowadzimy rozmowy też nie tylko z tymi aktorami, ale zobaczymy, bo tutaj no wiadomo, kalendarze aktorów, ludzi z pierwszych stron gazet są dosyć często zabukowane już na całe wakacje. Jest wiele imprez, wiele spotkań, kręcą filmy, więc nie jest tak łatwo. Na razie o nazwiskach nie będę chciała mówić, ale tak, chcemy też w ten sposób uatrakcyjniać co roku wyścigi. Mam nadzieję, że i w tym roku się uda. W tym roku relacje ze święta także będzie można zobaczyć w telewizji TVN. Jesteśmy jeszcze na etapie rozmów, gdzie pojawi się Wieluń, czy będzie to prognoza pogody, czy raczej Dzień Dobry TVN. Na pewno już jestem po też wstępnych rozmowach właśnie ze stroną z TVN-u i tak, na pewno będziemy obecni. Myślę, że będzie to też kolejna dobra reklama, zresztą pieniądze zarówno na Święto Bursztynu, jak i na transmisję z TVN-u. Mamy tutaj dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach budowy marki Nadwarciański Szlak Bursztynowy, więc te środki są zabezpieczone, dofinansowanie jest 85%, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby ponownie zaprosić TVN. Więcej na ten temat w temacie tygodnia. Serdecznie zapraszamy.